widzenia, mamo. Do widzenia, tato. Do zobaczenia po południu, bo teraz będę się bawić z koleżankami i kolegami. Każdy rodzic chyba chciałby, by jego dziecko tak właśnie zachowywało się w przedszkolu. Niestety nie wszystkie maluszki łatwo adaptują się do nowego otoczenia. I dlatego przedszkole numer 175 na osiedlu kosmonautów prowadzi program adaptacyjny Wkrótce będę przedszkolakiem. Od 2 lat w naszym przedszkolu organizowane są zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych dzieci, dla maluszków, które przyjdą do naszego przedszkola. Zajęcia odbywają się cyklicznie, 2 razy w miesiącu. Służą temu, żeby dzieci mogły zapoznać się z naszym przedszkolem, czuć się bezpiecznie w tym przedszkolu i podczas przebywania z rodzicami na zajęciach adaptacyjnych dzieci nabywają świadomości, że już tutaj były z rodzicami, że spędziły wspaniały czas i łatwiej jest im później we wrześniu się zaadoptować. Zajęcia trwają 30 minut. Dzieci uczą się piosenki, dzieci wykonują prace plastyczne, bawią się z paniami i bawią się w sali, która przeznaczona jest dla grupy najmłodszej. Dowiadują się także, jak przebiega dzień w przedszkolu. W przedszkolu się bardzo dużo bawi, ale przechodzi też czas na śniadanko. Jedzą pyszne śniadanko ze zdrowymi warzywami, piją mleczko, kakao, herbatkę. Jeśli jest pogoda, wychodzimy z panią później do ogródka na spacer. Dzięki takim zajęciom dzieci mogą oswoić się z nowym środowiskiem. Rodzice zaś mają okazję poznać nauczycieli, zobaczyć jak pracują z dziećmi, obejrzeć sale, w których odbywają się zajęcia. Tym bardziej, że zajęcia adaptacyjne prowadzone są przez wszystkie panie pracujące w przedszkolu, łącznie z paniami z obsługi. Także rodzice mają szansę zapoznać się z każdą panią. No i oczywiście poznają salę, poznają przedszkole, poznają wszystkie rzeczy, które się w przedszkolu znajmują, wszystkie sprzęty, wszystkie sale, które są w przedszkolu. Także zdecydowanie daje to rodzicom otuchy, rodzicom jak i dzieciom. Uczestnicy zeszłorocznej edycji zajęć adaptacyjnych w przedszkolu numer 175 bardzo je chwalili. Nam się bardzo podoba, także myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, że są takie zajęcia adaptacyjne dla dzieci. Dzieci się na pewno czują już bardziej takie oswojone, jak przychodzą. Podoba ci się? Tak? To powiedz panu, że ci się podoba. Tak, podoba. Nieśmiało, ale podoba się, tak? Bardzo fajne miejsce, czujemy się jak prawie jak w domu. Syn nie chce do domu iść, więc myślę, że wszystko w porządku będzie i też wybierzemy to w przedszkole. Dobry pomysł, takie spotkania. Jak najbardziej, też wiemy, że dziecko będzie chciało przychodzić, że się nie będzie bało i że ten pierwszy dzień w szkole, w przedszkolu będzie na pewno udany. Zajęcia adaptacyjne dla kandydatów na przedszkolaków odbywają się w przedszkolu numer 175 co 2 tygodnie. Najbliższe zajęcia odbędą się 21 listopada, a tutaj w naszym przedszkolu serdecznie zapraszamy rodziców i maluszków. Przypominamy, że zajęcia są bezpłatne.